Umiłowani siostry i bracia, mówi się dość często, że Panu Bogu starość się nie udała. Ludzie tak mówią i uzasadniają to na wiele sposobów, że się starość nie udała. A to dlatego, że siły nie te już co przed laty. Przychodzi słabość ciała, zniedołężnienie, więc z konieczności jesteśmy zdani na pomoc innych. Nie udała się starość Panu Bogu, jak ludzie mówią, ponieważ towarzyszy jej często brak zdrowia. Wszystko się jakoś w życiu zużywa, a więc i zdrowie, i pewnie pamięć. Nie udała się starość Panu Bogu, jak mówią ludzie, ponieważ często związana jest ze starością samotność. Ciężki krzyż samotności. Również wtedy, kiedy może miało się kilkoro dzieci, to jednak one mają swoje problemy. I nawet jeśli mieszka się przy nich, to często zostaje dla rodziców starszych, zostają cztery ściany własnego pokoju. Pewnie też na starość, czy na ciężar starości składa się świadomość zmarnowanych w życiu szans. Nie wszystko się przecież udało tak, jak się planowało. Pewnie też ciężarem jest świadomość popełnianych w życiu grzechów. I możemy tak dalej, trochę narzekając, usprawiedliwiać to sformułowanie, że się starość nie udała Bogu. Ale przecież Panu Bogu wszystko się udało. W myśli Bożej wszystko jest potrzebne. Wszystko ma swoje zadanie i swój sens. Udała się więc i starość. Jest potrzebna. Pomyślcie, drodzy chorzy, drodzy siostry i bracia, dźwigający ciężar wieku sędziwego już nieraz bardzo. Pomyślcie, jakim na przykład skarbem są wasze życiowe doświadczenia. Wasza mądrość, którą nabywa się przede wszystkim z przeżytymi latami wraz z przeżytymi cierpieniami. Ta mądrość, która powinna ludziom na starość towarzyszyć, mądrość, która pomaga nam z właściwym dystansem patrzeć na życie, na świat. W młodości może często tak bywało, że w pogoni za pracą, za urządzeniem się, w tym całym zabieganiu, które dzisiaj jest udziałem wielu młodych, że może wtedy zapominało się o tym, co jest najważniejsze, co naprawdę liczy się w życiu. Teraz, jak sądzę, widzicie wszystko w lepszym świetle. I ten czas na taką refleksję jest na pewno wielką łaską. Na pewno wielkim darem jest czas, jaki macie na głębsze życie modlitwy, na większą pobożność. I pewno znów może różnie bywało z modlitwą w życiu. Zabieganie, tempo życia, troska o to, żeby się jakoś czegoś dorobić. Może to wszystko sprawiało, że nie było czasu albo sił, żeby bardziej zająć się Bogiem. Teraz macie czas na modlitwę. Nie tylko zresztą za siebie. Przecież w większości, jak sądzę, wasza modlitwa to jest wielkie wsparcie, jakie dajecie swoim dzieciom, wnukom, prawnukom. One dzisiaj z kolei mówią, że nie mają czasu i na pewno gdzieś tak po cichu liczą na to, że będziecie ich wspierać modlitwą. Ale zauważmy, że na modlitwę waszą liczą nie tylko najbliżsi. Wszyscy mamy w pamięci, jak wiele razy Jan Paweł II bardzo pokornie prosił o modlitwę ludzi chorych, ludzi starszych i ile razy dawał świadectwo, że jego siła i skuteczność tej pracy apostolskiej to płynęła z modlitwy takich ludzi jak wy. Nic się nie zmieniło. Dzisiaj też Kościół liczy na waszą modlitwę. Prosi o tę modlitwę papież Franciszek,
wasz rodak, biskup Andrzej. Jest wiele takich spraw, które powinniśmy takim apostolską troską i modlitwą omadlać. Misję w Kościele na przykład. Na przykład modlitwa za naszą ojczyznę, która naprawdę potrzebuje. Wielka sprawa obrony życia, w którą dzisiaj wiele osób się angażując, podejmując duchową adopcję. Na pewno na modlitwę liczy również parafia, nasi duszpasterze. Módlmy się również o pokój na świecie. Ten czas na głębszą modlitwę to jest wielki skarb. Ale tak się wydaje, że też wielkim skarbem, ale też bardzo trudnym darem związanym z wiekiem, to jest cierpienie. Nie tylko fizyczne, nie tylko różnorakie bolączki, niedyspozycje, problemy zdrowotne, ale chodzi też o cierpienie duchowe, takie jak samotność, jak niezrozumienie, jak może nawet niewdzięczność czy obojętność ze strony własnych dzieci. Często jest to też cierpienie związane z lękiem. Lęk zbytni. Dzisiaj bardzo dużo osób niepokoi, jakby odbiera im pokój serca. Jest wiele spraw, które próbują jakby wzbudzić niepokój w nas, które rodzą lęk. Martwimy się na przykład, czy nam już całkiem zdrowia nie braknie. Martwimy się, czy nie braknie nam opieki ze strony ludzi. Martwimy się i boimy, czy nam środków do życia nie braknie. Albo martwimy się z powodu kogoś bliskiego. Na przykład, bo mąż, nie wiem, uwikłał się w jakiś nauk. Albo syn się pogubił, bo pojechał za granicę, pracuje, nie wiadomo, czy praktykuje, nie wiadomo, jak żyje. Jest wiele rzeczy, które mogą budzić w nas niepokój i lęk. Ale postawmy w tym miejscu pytanie, siostry i bracia, czy jest coś, co w tych wszystkich trudnych sytuacjach pomaga nam jednak zachować pokój serca? Jedno jest pewne, że na pewno nie wystarczy ludzka zapobiegliwość, ludzka przebiegłość, żeby czuć się bezpiecznie. Nikt z nas nie może być pewnym tego, co dzisiaj mocno trzyma w ręku. Jutro może się to zmienić, jutro może nam być to zabrane. Dlatego nie takiej drogi do pokoju serca uczy nas Pan Jezus, żeby ludzkimi sposobami zabezpieczyć życie. Jezus mówi coś przeciwnego. Kto chce zachować swoje życie, czy zabezpieczyć swoje życie, ten na pewno je straci. To jaką drogę proponuje nam Pan Jezus? Co nam podpowiada, żebyśmy zachowali pokój serca pośród różnorakich, nie wiem, kolei naszego życia? Jezus nam proponuje jedną drogę. Oprzeć się wyłącznie na Bogu, zważywszy, że nasze życie od początku do końca do Niego należy. Oddać się z zaufaniem dobremu Bogu, zważywszy na słowa, które dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Właśnie ta Ewangelia wybrana na to spotkanie, ona jest pełna takiego ciepła, można powiedzieć, i takiego wielkiego wezwania do tego, żebyśmy ufali Panu Bogu nawet wtedy, kiedy się świat wali. W tej Ewangelii, może ktoś zwróci uwagę, pojawia się kilka razy, bodajże 5 razy, wezwanie do tego, żebyśmy się nie martwili zbytnio. To jest klucz. Nie martwię się zbytnio o swoje życie, o to, co będziecie jeść, co będziecie pić. Nie martwię się zbytnio o dzień jutrzejszy.
To znaczy, że Pan Jezus tymi słowami jakby chce nas uwolnić właśnie od zbytniej troski, bo to zbytnia troska rujnuje pokój serca. Oczywiście musimy troszczyć się o życie, ale nie na wyrost. Po co zbytnio? Po co wybiegając z niepokojem do przodu za bardzo? Wielu cierpień i niepotrzebnych zmartwień zaoszczędzilibyśmy sobie, gdybyśmy potraktowali z całą powagą i z taką wielką ufnością te słowa Pana Jezusa, które przecież są słowami pełnymi miłości i pocieszenia i niezwykłej serdeczności. Niestety, siostry i bracia, nasz wielki dramat polega na tym, że my po grzechu pierworodnym łatwiej dajemy wiarę Ojcu Kłamstwa niż Ojcu Niebieskiemu. Niestety. Grzech pierworodny między innymi to spowodował, że łatwiej nam jest nie ufać Ojcu w niebie. Ufać temu, który jest Ojcem Kłamstwa. Byłoby to jednak wielkie zwycięstwo naszego oskarżyciela, szatana, gdyby udało mu się wzbudzać w sercu dziecka Bożego nieufność wobec Ojca, który jest w niebie. My się musimy uczyć tej ufności. Ktoś powiedział pewnie słusznie, że życie nasze to jest po to, żebyśmy się nauczyli na nowo ufać Bogu. Żebyśmy na końcu, choćby w ostatnim akcie czy geście naszego życia powiedzieli: Jezu, ufam Tobie. Oczywiście na tej drodze ufności będą trudności. Czy Maryja, wasza patronka, czy ona nie była próbowana na tej drodze zaufania Bogu? Przez jakie próby straszliwe Bóg ją przeprowadzał? Będziemy o tym mówić w piątek, w dniu odpustu. Po ludzku patrząc, w życiu Maryi było wiele powodów, żeby powiedzieć: Panie Boże, oszukałeś mnie, nie tak miało być. Dzisiaj anioł do niej mówi: jesteś pełna łaski, wybrana przez Boga. Ale w godzinie Kalwarii łatwo było uwierzyć, że jest pełna łaski, kiedy patrzyła na śmierć swojego syna. Ale ufała, ufała. Była matką zawierzenia. Matką, która, niewiastą, która we wszystkim pozwalała Panu Bogu decydować z absolutną ufnością. Więc i na naszej drodze do ufności będą przeszkody, ale jest też metoda, siostry i bracia, żebyśmy wzrastali w ufności. Jak wzrastać w zaufaniu do Boga, czyli jak wzrastać w tym pokoju serca? Nie nauczymy się ufności, czytając dobre książki. To może być tylko trochę pomoc. Nie nauczymy się ufać Panu Bogu, kiedy będziemy słuchać jakichś kazań. Żeby się nauczyć ufać Panu Bogu, to trzeba wzrastać w modlitwie ufnej. Czyli zasada jest taka: chcę ufać Panu Bogu jak dziecko, muszę się modlić jak dziecko. Dla wzrostu dziecięcej ufności potrzeba wzrostu w dziecięcej modlitwie. Zwłaszcza w takiej modlitwie, która jest wam bliska. To jest modlitwa wobec Pana Jezusa na krzyżu. Można powiedzieć mądrze, kontemplacja Pana Jezusa na krzyżu. Jak patrzymy na krzyż, to rodzi się pytanie: Panie Boże, czy Ty możesz czegoś nam odmówić, co jest nam naprawdę konieczne do życia i do wypełnienia Twojej woli? Czy możesz nam czegoś odmówić, skoro nie odmówiłeś nam swojego jednorodzonego Syna? Te przekonania, które jakoś Pan Bóg wlewa w nasze serce, kiedy modlimy się, one nie dadzą się z niczym innym porównać. Dlatego podkreślajmy absolutną, bezwzględną konieczność modlitwy dziecięcej, kontemplacji, aby wzrastać w zaufaniu. A ponieważ codziennie będziemy kuszeni do nieufności, dlatego codziennie stajmy przed Jezusem i ofiarujmy się Jemu. I ofiarujmy się Jemu. Właśnie tą zachętą do praktykowania modlitwy ofiarowania
każdego dnia Jezusowi chcę zakończyć to rozważanie. Jestem przekonany, że wielu z was ma taką praktykę, że jak się dzień zaczyna, to żeby swoje zamiary, decyzje, czyny, ale też to, co nas spotka w ciągu dnia, żeby to ofiarować Panu Bogu. Taki piękny przykład ofiarowania, modlitwy ofiarowania możemy znaleźć w testamencie, który zostawił Jan Paweł II. Ten testament papieski to jest taki dość specyficzny dokument, można powiedzieć mało testamentalny. To jest raczej rodzaj dziennika duszy. Papież czytał co roku testament w czasie rekolekcji watykańskich w Wielkim Poście. Jeśli uważał za stosowne, to czasami dopisywał coś do testamentu. I bardzo ważny dopisek umieścił 5 marca 1990 roku. Wtedy jeszcze był zdrowy, można powiedzieć, pełen sił. Napisał tak: wyrażam najgłębszą ufność, że Bóg pomoże mi sprostać wedle Jego woli wszelkim zadaniom, doświadczeniom i cierpieniom, jakich zechce zażądać od swego sługi w ciągu życia. Ufam też, że Bóg nie dopuści, abym kiedykolwiek przez jakieś swoje postępowanie, słowa, działanie lub zaniedbanie działań mógł sprzeniewierzyć się moim obowiązkom na tej świętej Piotrowej stolicy. Co to jest? Co to są za słowa? To jest czyste ofiarowanie, czyli wyrażenie ufności. Papież mówi tak, tak jak Boże dobry, wyszedłem z Twojej ręki, tak ufam, że będziesz mnie prowadził przez życie na tej Piotrowej stolicy, abym sprostał trzem rzeczom: zadaniom, doświadczeniom i cierpieniom. To jest bardzo precyzyjny tekst. Tu każde słowo jest wyważone i ważne. Trzy sformułowania. Papież prosi w ofiarowaniu, żeby Bóg pomógł najpierw sprostać zadaniom. Co to są zadania życiowe? My dobrze wiemy, to są nasze obowiązki, to jest to, do czegośmy się zobowiązali, nie wiem, przed laty może. Decydują się na życie małżeńskie, na obowiązki rodzicielskie, na zadania zawodowe. Każdy z nas ma jakieś zadania. Dzisiaj, jak ktoś powiedział, żyjemy w cywilizacji łamanego słowa. Ludzie dają słowo, podejmują się pewnych zadań, a później to wszystko łamią. Tak jakby słowo nic nie wartało. Trzeba się ofiarować, żeby sprostać w życiu danemu słowu, żeby się uczciwie zachować, wypełnić zadania życiowe. Wielki ślub na 200 ludzi, 250, wielka ceremonia, 5 kamer w kościele, bo się wszystko chce uwiecznić na wieki wieków. Amen. A tu 2 lata po ślubie się wszystko rozpada. Nic się nie liczy. Żadna deklaracja. Żaden ślub. Ofiarować się, żeby sprostać życiowym zadaniom. Ale papież też prosi, aby Bóg mu pomógł ofiarować się, aby pomógł mu sprostać życiowym doświadczeniom. Życie byłoby proste, gdyby były tylko zadania, nie? Ale życie nas zaskakuje. Przychodzą czasami sytuacje trudne, które nas sprawdzają, które pokazują, ile my naprawdę wartamy. To są doświadczenia, to są próby dla nas. Nie wiem, powiedzmy, mogę ukraść, a nie ukradnę. Mogę zachować się nieuczciwie, nie? Ale mogę wybrać uczciwość. Dzisiaj świat, zwłaszcza młodemu pokoleniu, daje bardzo dużo takich prób, które niestety młodzi słabo przechodzą. Trzeba się ofiarować Panu Bogu, żeby w momentach próby, żebyśmy potrafili zachować się godnie, żeby wtedy z naszego serca wydobyło się to, co się powinno wydobyć. Bo zauważmy, kiedy my się uczciwie zachowujemy przy spełnianiu obowiązków, to jeszcze nie wszystko znaczy. Dopiero kiedy się zachowujemy uczciwie w próbach, to dopiero jest kryterium tego, ile my wartamy. Umiłowani, ale życie to nie tylko zadania.
to nie tylko trudne doświadczenia. W życiu przychodzą również cierpienia. Jakże śmieszny jest profesor uniwersytetu, który idzie do szpitala, czeka go ciężka operacja, nie wiadomo, czy z niej wyjdzie, ale on przynosi ze sobą do szpitala tomy książek, bo on ma jeszcze wielkie zadanie, musi napisać referat. Salowe, proste, ale mądre kobiety ukradkiem się podśmiechują, bo wiedzą, że w życiu nie wszystkie zadania musimy spełnić, ale musimy się raczej prędzej czy później zmierzyć z cierpieniem. Jan Paweł II, kiedy był zdrowy, ofiarował się Panu Bogu i prosił, żeby mu pomógł sprostać cierpieniom, kiedy przyjdą. Myśmy to widzieli, myśmy na to patrzyli, z jakim heroizmem sprostał cierpieniom. Widzieliśmy również poprzez przekaz medialny, jak Pan Bóg niejako odzierał papieża na przykład z takiej prostej zdolności chodzenia. Pamiętamy go za młodu, jak biegał po placu Świętego Piotra, wysportowany, pełen życia, a później laska, później wózek inwalidzki. Podziwialiśmy jego głos aktorski, którym porywał tłumy. Ten głos stał się później niewyraźny, bełkotliwy. Także nawet niektórzy prostacy w telewizji, bo prostactwa nie brakuje w telewizji, prostacy mówili, że powinien już zrezygnować, bo niewyraźnie mówi. Ale nie zrezygnował, sprostał w sposób heroiczny do końca cierpieniu. Dlaczego? Ponieważ ofiarował się Bogu. Modlił się, aby Bóg dał mu siłę, aby wypełnił życiowe zadania, aby sprostał doświadczeniom i cierpieniu. Żyjmy i my w postawie ofiarowania. Ofiarujmy się codziennie Bogu, jak dziecko, mówiąc: Boże, ufam Ci, że tak jak z Twojej ręki wyszedłem, tak będziesz mnie prowadził przez życie, abym zdołał wypełnić Twoją wolę. Amen.